right, no, bitch, be on. All up, bitches. All up, bitches. All up, bitches. Mamy słowo na K, na P, na H. Co jest najsmutniejsze, że te wulgarne, okropne słowa używane są nawet w takich sytuacjach życiowych, w których emocje są nieobecne. Szczytliwie karmione, szefie, tak jak pan kazał. Żadnego nie widać. Może się gdzieś przyczaiły. Hej! Kici, kici, taś, taś! Do lwa, kurwa, do lwa. Te, nie mrawy, dawaj te pół litra z lodówki. Jeszcze się nie zamroziła. Taką wypija. Dawaj, mówię. No nie lubię ciepłej wódki. To kup se zamrażarkę, to będziesz pił zmrożoną, frajerze. Ta? Człowiek zarabia tylko w dni powszednie, a traci cały tydzień. Tak mówi pismo. Chyba od komornika. Żeby tak się stało, żebym nie musiał ciepłej pić. Już klejecie? Kto powiedział fajrant? No kto powiedział fajrant? A co? Umarł ktoś? Klient umarł. Trzeba go wsadzić do karawanu i przywieźć do kaplicy. A kto poprowadzi karawan, jakby już wszystkie w dupę pijane? Ledwo 12. Ile wam do głowy wkładam, że dżentelmen nie pije przed południem? Kto w dupę pijany? Dopiero pierwszą flagę obalamy, nie? A który gliniarz będzie taki odważny, żeby zatrzymać karawanę? Dobra, dobra. Wystarczy. Czarnuchu. Halo? Czarnuchu? Polec pogięło cię, silne ręki, mówi. A? Będziesz miał gości. Przyjadą założyć mi kablówkę? Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głąba. Jutro o 8 przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmal. Jaki szmal? Nieważne. To gangsterzy? Biznesmeni. Czy to jasne? Tato, a dlaczego do mnie, a nie do ciebie, albo do silnorękiego? Bo tak postanowiłem, synu. Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Ale ja jutro nie mogę. Dlaczego? Bo w piątki mam siłownię. Masz też klub i agencję towarzysko, które ci kupiłem i dlatego spotkasz się z nimi i zorganizujesz im taką balandę, jak jeszcze w życiu nie widzieli. To znaczy co? Jajco, pomyśl przez chwilę. Słucham? Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę... Nie mam murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać. Jak to kurwa przebili? Komura! Niektórzy parę lat czekają, żeby móc zrobić u dzikiego. Nie słyszę? Powiedziałeś dziękuję? To jest to słowo, które tam mam roczesz pod nosem? Za godzinę muszę być w Vanesie. Nie chcę się spóźnić. Czy stanie na bramce w Vanesie to jest szczyt twoich ambicji? Obiecałem mamusi, że przypilnuję, żebyś wyszedł na ludzi. I dotrzymam słowa. Kiedy ja lubię tą robotę. Lucy powiedział, że załatwi mi oryginalną plakietkę dla bramkarzy. Oryginalną plakietkę? To rewelacja! Widzę, że znasz bardzo wpływowych ludzi. A może załatwić ci używaną oponę do stara. Albo choinkę o zapachu kokosowym do malucha. Spakowany? Kto to napisał? Mikołaj Rej. Na którym pawilonie on siedzi? Nie no, przecież on nie żyje. Czego mi dopierdolicie?
Nie było ostatnio żadnego śmiertelnego zejścia. Uwaga, frajerzy, mam ważny komunikat. Do kogo należy czarna Alfa Romeo, która blokuje wjazd na mojej fury? Do kolegi. I do mnie. Możesz coś dla mnie zrobić, Gogusiu? Przeparkuj wasz samochodzik. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić. Ale mogę dla ciebie zrobić coś innego. Wie pan, no... Ja mogę przyjąć głoszenie, tylko że to będzie mała szkodliwość społeczna czynu. Jak mogłeś dać się sprać jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. No, wzięli mnie z zaskoczenia. Ma pan jakiś dowód osobisty? Poproszę. Jak ty teraz wyglądasz? Wygolili ci głowę? Świadkowie twierdzą, że nie tylko głowę. Panie, pyta pana ktoś o coś? Pan Jarosław Psikutas. Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. O Jezu! Faktycznie nie ma S. Czyli Psikutas bez S. Policja? Dzień dobry, ja chciałam zgłosić napad. A właściwie to próbę napadu. No nie wiem, jakiś facet drzwi mi wali. Nie wiem, co się dzieje. Na zewnątrz tutaj zaparkowany samochód z jakimiś dziwnymi facetami. Przyjeżdżajcie, szybko, błagam was. Bo facet mi drzwi wywali. Starczy, synek. Ale super. Starczy, mówię. Tylko drogi mi pilnuj na Eden. Na Grudek znaczy. Jak wam wiadomo, jakiś przyjezdny kutas podkupił mi parcelę. A ja tam chciałem założyć fabryczkę o profilu farmaceutycznym. Tak? Zna ktoś tego skurwysyna? Dobra. Obserwujcie go, ale z daleka. Chcę wiedzieć, co on tam wyprawia. Eden! Przepraszam, do Edenu którędy? Dziękuję. A mogłem wziąć ten interes w swoje ręce. Miałem szansę. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego, jak banda indywidualistów. Dlatego wyjaśnię wam zasady, które musicie przestrzegać w tym domu. Po pierwsze, primo, przyszliście tu do pracy, a nie na papierocha, pogaduchy i strojenie głupich min. Po drugie, primo, w tych kartonach są fajerwerki warte 30 tysięcy dolarów USA. A w tym domu fajerwerki odpalam tylko ja. A po trzecie, primo, ultimo, nikt nie otwiera tych drzwi. Dlaczego? Bo tam jest zamknięte Rambo. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo. Czy to jest kurwa jasne, żołnierz? Wróć! Czy to jest jasne? No. To dupeczki. Jazda roznosić drinki. Z wami, koty, będę się kontaktował drogą radiową. Czy to jasne? No, to pańskie. Co pańskie? No, gabinet pański. Nie. No wie pan, ja wiem, że bywają ładniejsze, ale wie pan, to taka prowizorka jest, wie pan. W przyszłym tygodniu tutaj zainstaluje się jacuzzi, marmurową łazienkę. Wie pan, żeby mógł pan w jakichś ludzkich warunkach dyktować sekretarce. Ja miałbym niby pracować w tym gabinecie? Ale broń Boże, pracować. Wie pan, pracują to woły, a pan, taki geniusz ekonomii, to tylko sobie siedzi i myśli, a jak on coś już wymyśli, to wykonuje taki jeden ruch, taki jak pan wczoraj wykonał w mojej sprawie. No i już, no to po co pracować? Wie pan, ja 2 lata chodziłem w tej sprawie i nic. A pan, ciach, 2 dni i załatwione. No i co, napracował się pan? No, trochę, ale to przyjemna robota. Wie pan, przyjemna robota... Przyjemna zapłata.
To co, zostanie pan u mnie prezesem Rady Nadzorczej? Na początek 80 tysiączków. Ile? Ma pan rację. 100. 100 tysięcy? Ja wiem, że pan jest dobry z ekonomii i pan to już wszystko wyliczył, że z samego zwrotu podatku dostanę ze 4 banki. 110? No. Do tego samochód służbowy, wie pan, fundusz reprezentacyjny, zwrot kosztów. No to co? Pasuje? Nie jestem grymaśny. Graba, to rozumiem. No to co, brudzia? O. Romek! Ciepła. Zośka! Kurwa, ja zaraz kogoś wypierdolę z tej roboty, no. Kto podał ciepłą wódkę? Przecież pan prezes lubi ciepłą. Od dzisiaj nie lubię! Sam je wyciągasz. Namierzyłem tego koleżkę, który do ciebie strzelał. Gdzie ty się uczysz? Byłem u tej dziewczyny z agencji. Też się czegoś dowiedziałem. Bądź z nią ostrożny. Mam do niej zaufanie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć i wiesz co? Im teraz kurwa nie miał ręki. Nie musisz mi mówić. No właśnie, chyba muszę. Ona zachowuje się tak, jak miała kisiel w majtkach na twój widok. Może jej się podoba. Schoinki się urwałeś, brucha? To dziwka, jej się podobają faceci, których drukują na banknotach NBP. Z takimi trzeba krótko, bez przesadnej czułości. Jak raz zauważy, że ma nad tobą władzę, to przegrałeś, grucha. Babie trzeba założyć homonto. Tak robili do XII wieku polscy chłopi. Zakładali babom homonto i orali nimi pole.